widzę. Sprawa z dokumentami, z portfelem już się wyjaśniła, postawiłem w chałupie. On też tam jest informacja. No tak, to jest wiślana trasa rowerowa w Landeku. Nie wiem, czemu niektórzy piszą w Landku. U nas się zawsze go do Wlandeku. Witamy Was wszystkich we wtorek 3 maja 2022. Myślę, że już ta data wszystkim coś mówi. Bowiem jest to 101. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Znaki WTR-u. No, oczywiście wiadomo, że to III Powstanie Śląskie, powstanie zwycięskie. Powstanie wybuchło dokładnie w nocy z 2 na 3 maja. A więc można też uznać za te 2 maja, za rocznicę. Nie jest to w żadnym wypadku błąd. Dzisiaj jest wtorek, właśnie 3 maja. No, dla wszystkich w Polsce jest to przede wszystkim Święto Matki Bożej Królowej Polski, ustanowione jako, z tego co wyczytałem, wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Ależ się rymło. Święto, generalnie rzecz biorąc, pochodzi od dawnych czasów. Jest to na pamiątkę też ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1627 roku, chyba jakoś tak. Król Jan Kazimierz wykonał właśnie ślubów lwowskich w katedrze lwowskiej. Oczywiście Lwów wtedy należał do Polski. Był w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale myślę, że taką historię każdy wie. Każdy się tego uczył. Przynajmniej każdy powinien wiedzieć. I nie jest mi to obce. Natomiast 3 maja 1791 roku wiadomo, co się stało. Konstytucja. A więc Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm 4-letni. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie po amerykańskiej. Zawsze będziemy tyle za tymi Amerykanami. Pewnie niektórym się to nie spodobało, że pierwszy raz powiedział, że jest rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. No ale to jest najnowsze takie wydarzenie z tych wszystkich wydarzeń. Moim zdaniem bardzo ważne, bo wynik tego powstania w zasadzie zdecydował o tym, że wschodnią część Górnego Śląska, Katowice, tamte tereny
zostały przyłączone do Polski. Jeśli zaś chodzi o Lwów, no to wiadomo, że Lwów dzisiaj już nie jest niestety w granicach Polski, jest w granicach niepodległej, suwerennej, demokratycznej Ukrainy, która niestety zmaga się chyba z największym kryzysem, jaki mógł się wydarzyć w XXI wieku, czyli z rosyjską haniebną agresją, gdzie niestety Lwów też został, co prawda w bardzo małym stopniu, ale zaatakowany przez idiotów putinowskich, którzy nie mają po prostu żadnych skrupułów, żadnego szacunku do innych, tylko zabijać, kraść, gwałcić, tylko tym na tyle ich stać. Mam nadzieję, że to się wszystko tam szybko uspokoi, że dojdą do jakiegoś ładu i będzie ok. Chociaż teraz już się godzę, że Rusy chcą podobno Mołdawię zaatakować. A konkretnie na Dniestrze, które jest de facto częścią Mołdowy. Mołdowy, Mołdawii. Ale jest też samozwańczym państwem nieuznawanym na arenie międzynarodowej. I jeśli ktoś ogląda, jest taki kanał na YouTubie Roman Fan Polszy. Bardzo fajny gościu. Fajnie to tam opowiada, bo on jest właśnie z Naddniestrza. Nauczył się języka polskiego z YouTuba, słuchajcie. Uciekł stamtąd. Sprowadził też niedawno swoich rodziców do Polski, którzy cały czas twierdzili, że oni żyli po prostu w radzieckim kołchozie. Jak wjechali do Polski, zobaczyli... Zobaczyli, że wcale ta Polska, którą im tam pokazywali, nie jest taką, jak oni tam myśleli. Także pozdrawiamy Romana z kanału Roman Fan Polski. A ja już jest praktycznie na terenie Chybia. Pan Wojtek do mnie dzisiaj dzwonił, ale nie pogadaliśmy, bo roba tak się składa, że dzisiaj jest po nocce. Weekendy majowe są dla wybranych tylko. Ale jakoś mi to tam specjalnie nie zawadza. W końcu to była nocka. Tak, no to jest już rejon Chybia i Zarzecza. No i jak już wspominałem, pofarbione znaki TR-u. Czymś pomazane, nie wiem czym nawet. Chciałem to zrobić, ale nie udało się. I oczywiście na trasie całe mnóstwo rowerzystów korzystają z tego wolnego dnia. Tak wygląda też ten nasz patriotyzm, że bardziej się liczy długi weekend niż to, co jest najważniejsze. A najważniejsze jest to, że mamy trzy święta dzisiaj, o czym już wcześniej powiedziałem, a nie długi weekend. Nie jestem zwolennikiem tak zwanych długich weekendów. Moim zdaniem pracodawca powinien mieć prawo nie udzielenia urlopu na jakiś tam 2 maja cokolwiek innego. Ja nie mam problemu z przyjściem do roboty w taki dzień. Nie musiałem, ale przyszedłem. Nawet
nie rozumie ludzi, którzy po prostu patrzą na święta kościelne czy państwowe pod perspektywy tak zwanego długiego weekendu czy wolnego. To nie tym wygląda. Warto też wspomnieć, że w czasach PRL tego nie było. Tak zwanych długich weekendów. Faktem nie było też święta 3 maja. Państwowego oczywiście. Widzicie, kolejna tabliczka zamazana. Witamy w Zarzeczu, a raczej z tego, co z niego zostało. Zaświęckie rejestracje. Jest flaga na aucie. I to się w folii. Pierwsze auto, które ma fana na sobie. I to się chwali. W tym wypadku się to chwali. Dzisiaj 3 maja. A jeszcze jak SJZ, znaczy się, że śląskie rejestracje jaszczybskie, też wiadomo, że w Jaszczybiu to jest dużo goroli, no to jest taka zbieranina, którzy przyjechali za robotą, ale myślę, że jest to godne pochwały. Jedno auto w ciągu tych 3 dni, jak na razie, może będą inne, z flagą. Czyli po śląsku z faną. Ani jednego rowerzysty z biało-czerwoną. A zobaczycie, będzie listopad, będą grać Polacy na mundialu, co drugie auto będzie z faną. No a Polacy będą grać na mundialu, tak, zakwalifikowali się, wygrali ten szpil. O, jest tu jakiś ślązek nawet. To jest śląsko fana, nie ukraińsko, ale śląsko. To się chwali. Jeszcze bardziej się chwali. Wjechałeś do strumienia i mnie pozytywnie zaskakuje wszystko. To była na 100% śląsko fana, bo ze śląskim orłem. Można ta śląskofana teraz pomylić z faną ukraińską, bowiem barwy są identyczne, ale proporcje są inne. Słuchajcie, ktoś powie, czemu ja jadę taką ruchliwą drogą. Otrzymałem informację, że tutaj już jest ponoć gotowa trasa rowerowa Pszczyna-Pawłowice. Chcę na nią natrafić, a jadąc tą drogą podobno na nią natrafię. Tak, to już zaś Wisła, ale nie wiem, która, czy wielka, czy mała. A tam już jest ścieżka. Na portowo, a tu jest port. Na tu jest do Katowicki.
czytać, teren monitorowany. Obiekt chroniony, zakazu nie ma. Tablice te same co na wale. Tak. Wyglądają na starsze. No to witam was na Mazurach. Wygląda na to, że ścieżka rowerowa się tutaj wydzie. Zaczyna się prawdopodobnie pójdzie w kierunku Suszca. Tutaj te prace jeszcze są dość zaawansowane. Myślę, że do końca roku może zdążą. To pytanie jest takie, jaki jest sens jazdy taką ścieżką. Oczywiście, no, jeśli chodzi o ten ruch, który tutaj jest, bo tu jest ruch ogromny, no to wydzielenie drogi dla rowerów jest jak najbardziej sensowne. Ta droga była zrobiona porządnie, bez jakichś tam krawężników. Mamy widoczek. Powiem wam jedno, że przyjemności jazdy tą drogą rowerem nie ma żadnej. Ja tutaj nie jeżdżę zazwyczaj. Jeżdżę szlakiem rowerowym, który jest jakiś kilometr na lewo od nas. Pytanie jest takie, jaki ma sens budować tę trasę rowerową tutaj. No na pewno bezpieczeństwo rowerzystów, ale i kierowców, w zasadzie wszystkich. Ale przyjemności jechania czymś takim, przy takim ruchu nie ma żadnej, bynajmniej dla mnie. No jeśli chodzi zaś o rowerzystów szosowych, no to tamtą trasę rowerową oni nie pojadą, bo tam nie ma szans, żeby jechali. Więc jeżeli tutaj ta trasa będzie porządnie zrobiona, co wątpię, bo tam już widziałem krawężniki przy zjazdach na posesję, były położone, a
więc podstawowy błąd. No to do szosowców to będzie jak najbardziej logiczne, ale te krawężniki to mnie tam trochę martwią. Natomiast do mnie nie ma tu żadnej przyjemności jechać tą drogą. Jadę tutaj tylko dlatego, że myślałem, że to już będzie zrobione, ale jak widać, źle myślałem. No właśnie, tak to wygląda niestety. Krawężnik przy zjeździe na posesję. Na posesję powinien być asfalt. Z tych krawężników tutaj tego w ogóle nie powinno być. To już jest łąka. Dalej. I po lewej stronie jest budowa tej trasy rowerowej. Tu gdzie w ciągu pieszo-rowerowego. Jak zwoł, tak zwoł. Ale tutaj to oni się może do końca roku wyrobią. No i wjeżdżą do Pszczyny. Chociaż kiedyś Łąka była dzielnicą Pszczyny. W latach 90. jeszcze taka opcja była. I tu już miasto Pszczyna ma już trasę rowerową. Ojej, co prawda na chodnik wjechał. Ale widzicie, krawężniki gaś. Niedobrze. A więc tak to powinno wyglądać podobno. Mamy Rondo Powstań Śląskich. Pamiętamy, że dzisiaj jest rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Tam są trasy rowerowe R4, Greenway i trasa numer 279 niebieska. No niewątpliwie mamy stary szpital w Pszczynie. Wygląda na to, że tam już nic się nie dzieje. Więc idealny obiekt do urbexu by był. Poza tym, że ten obiekt jest jednak strzeżony. I są psy. Także żadny przygód raczej tutaj nie wlezie. A tu obok jest nowy szpital. Do którego raczej trafić byś nie chciał. I wieża ciśnień, z której kiedyś nadawało radio Mega FM. Tak, było takie radio. Słuchało się go. Generalnie rzecz biorąc, że bałnico takich miejsc. Nie
Parasolki, paryzole, no, niebiesko-żółte, czyli śląskie barwy, a raczej bym powiedział, że ukraińskie. Fragment drogi technologicznej. Tutaj w ziemi są wodociągi do Czałkowic w stronę aglomeracji górnej. Zobaczcie, co się dzieje. Powrót z tak zwanego długiego weekendu. A niektórzy se tutaj objeżdżają. Zaraz zobaczcie, jaki jest to wiatr. A niech pierun nie stoi. I żadne auto z blazem. Tak, no to znane uzdrowisko do Czałkowice. Nie dotyczy rowerów, ale to dobrze. Się panu nie stało? No jeszcze troszeczkę. Wszystko dobrze? Tak? Taki gorący, jak się nie spodziewał. Starszy facet.
Ale pamiętajcie, że jak coś takiego widzicie, trzeba reagować. A widzisz to? Tak, mi to trochę trzeba ochłonąć po tym wydarzeniu. Generalnie... O, nie przejadymy się. Teren rozbiórki. I stary mój kolejowy przeszedł do historii. I przejeżdżamy przez granicę prusko-austriacką. Jeszcze my są w Prusach. Kurde, Wisła pod nami. Drugi raz przejeżdżę do Wisła. I kurczę, zasiknij tu Persko. Tutaj kiedyś był budynek odpraw celnych. Powiem wam tak, że no, to co się przed chwilą wydarzyło w Goczałkowicach na tym deptaku, to wydarzenie absolutnie nieprzewidywalne, ale ten pan jakoś tak dziwnie szedł. No i koniec końców się wywrócił, na szczęście nic nie wskazuje na to, żeby mu się cokolwiek stało. Panu oczywiście życzymy zdrowia i pamiętajcie, zawsze reagujcie na takie sytuacje, no nigdy nie wiadomo, czy to nie będzie wasza babka, czy wasz dziadek, czy ktokolwiek z bliskich. Możecie komuś uratować życie. Czechowice Dziedzica. Jedyna dobra ścieżka rowerowa w naszej gminie. Najlepsza. To jest już Pankow w Czechowicach, właściwie Dziedzicach. Problem jest taki, że nie pomyśleli tutaj o rowerzystach. Nie ma gwiazdy do rowerów, ani do wózków inwalidzkich. Została odnowiona zabytkowo jeszcze z czasów austriackich wiata. Bodajże z huty w Trzyńcu. A jeśli to był rok, jak znajdę, to go pokorzę. Widzicie te łączenia, takie ozdobne wszystko. Fajnie to jest zrobione. Rynnie tak to skomponowane. Byleby tego rzody nie zdemolować.
Niestety wygląda budynek Bangkoku. Słuchajcie, nim za rozpacz. Powiem wam tak, jak teraz przejeżdżam przez Czechowice na Dziewicę, to muszę powiedzieć, że kontrast między Pszczyną a tym miastem jest ogromny. W Pszczynie się coś dzieje, ludzi pełno na rynku, a tutaj nie dzieje się kompletnie nic. Miasto wyludnione. No wstyd. Gańba. Ludzie jedynie wracają z weekendu. Troszkę więcej ruchu na drogach. A poza tym kompletnie nic tutaj się nie dzieje. Tutaj mamy park, coś w tym rodzaju, w każdym razie Dolina Potoku Czechowickiego. Po lewej stronie wszystko pisze rowery, rowery, rowery. Ten sklep tu jest dobry. Nie wiem, co teraz mijam. Bardzo dobry, opony mą stąd. Natomiast tutaj mamy salon rowerowy. Tutaj tego mojego kolegę Rzech kupił.
Powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc, największy salon rowerowy w Polsce, ponad 3000 rowerów, no. Trudno jest mi to sprawdzić, aczkolwiek wszystko jest fajnie, jak macie rower na gwarancji, jak kupiliście tamten rower, wszystko jest fajnie. Jak się kończy gwarancja, mają cię po prostu gdzieś. No niestety, tak to wyglądało w moim przypadku. Pojechałem do serwisu, a potem ta pogodka, bo a może by pan gdzie indziej pojechał, wie pan, my mamy tutaj tyle roboty. Nie skomentuję tego. Słuchajcie, dowiedziałem się tutaj o jakimś źródełku, że tutaj gdzieś jest. W gazecie Czechowickiej że przeczytał taki artykuł, że zablokowali dojście do niego. A tu taki starszy pan, sędzia piłkarski w zasadzie na emeryturze, pan Otton, opisał ten problem. Właściwie no gazeta opisała, że dojście do źródełka, które już funkcjonowało w dawnych czasach, nawet za okupacji hitlerowskiej, było możliwe, teraz się zmienił właściciel działki i podobno, że jest jakiś problem. Nie wiem, jak by to było. Nie wiem, już to przejechał. Jest. To jest powód taki chodnika, widzicie, nie do rady. No to ponoć jest na terenach kolejowych, ponoć nie da się tam dojść. No kurczę, roba teraz znowu na złość. Blisko granic Bielska Białej. Musimy znaleźć jakieś innej drogi do tego źródła. Późno. Ale temat musi być jakoś rozwiązany. Nie można tak zrobić bez końca. Ale to pomału się będziemy już brać kuchałkę. To jest sztreka na Bielsko. Też się zaczyna śmieć, ale mnie się chce spać za chwilę, że po nocce, a jutro zaś na nocka. Dobrze, że nie dzisiaj. Punkt pobrań COVID-19. Właśnie w dniu swoich urodzin Mierzech był tam testować się, a my wjeżdżamy do Bielska Białej. Może się mi dokoł mój roboty przejechał. To by było jaja. W sumie jeszcze trochę kondycji mam. Teraz wam pokażę jeszcze coś. Były rowery, były sklepy. I to wam za chwilę pokażę jeszcze coś o nartach. Centrum testowe HIT, czyli moje narty, HIDy, i one tutaj są serwisowane. I tutaj też zostały kupione. Prawda, nie w tym budynku, ale kawałek dali. Ale tutaj zostały kupione HIDy. Jak to wygląda, moje narciarskie filmy, to wie, o co chodzi.
Tak, tutaj mamy autobus bielsko-biała, czyli dealer Forda. Tutaj było kupione moje pierwsze auto. Dalej bielsko-biała, to jest po lewej stronie droga ekspresowo na Cieszyn. Można nią też dojechać do Żywca. Generalnie rzecz biorąc, można przejechać ze Słowacji do Czech. S52. Droga. W Bielsku-Białej. A ja jadę fragmentem szlaku wokół Bielska-Białej. Wydaje się, że on tu chyba skręca, o ile się nie mylę. Nie, jeszcze nie. Kawałek dali. O! Jest i reklama Leroy Merlin. Jak to woli Leroy Merlin. Sklep objęty sankcjami u mnie. Podobnie jak Osoum, Auchan czy Decathlon. Objęci jesteście u mnie sankcjami, embargiem. Koniec zakupów u was. Finansujecie, pomogocie. To jest to, to jeszcze nie to. Znaczy ja nie godzę o tych, co są w Polsce, ale o właścicielu tych sklepów, którzy nie wycofali się z Rosji tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Także niestety. Ani Leroy Merlin, ani Auchan, a już tym bardziej Decathlon, to mnie to akurat najbardziej kontrowersje wzbudziło. No bo roba, kurczę, rowerowo narciarski świat zaopatrywał w Decathlonie, a tu na rozdupnył embargo i koniec zakupów w Decathlonie. Tak, no to jestem niedaleko swojej roboty. Czasem tutaj też przejeżdżam tą drogą obok tych zakładów. No między innymi dzisiaj rano, że tu jechał. Rano oni nie pracowali. Teraz widzę, że robota idzie pełną parą. Więc ciekawa sprawa. Pierwsza zmiana nie szła. A długo ja? A tu ludzie jadą na czasie zmiany. A roba mu to w dupie i nie jedzie do roboty w ogóle, tylko do chałupy. Bo ja nie będę pracował jak dupi święta. Jak nie muszę, nie? No właśnie. A inni niestety muszą mnie. Czterobrygadówka. Nie wiem, czy czterobrygadówka święta pracuje. Nie wiem. W każdym razie jo. Miałeś do czynienia z takim systemem czterobrygadowym. Miesiąc. Nie, więcej. Ze 3 miesiące takie coś było w robocie. Ludzie się zbuntowali, powiedzieli absolutnie żadnej czterobrygadówki. Jak chcecie, to sobie róbcie sami. Po prostu się zmontowali wszyscy. I nie było odwrotu. Pracodawca musiał zmienić wszystko, bo zagrozimy, że odejdziemy po prostu z roboty. No, rano, że też jechał. Właśnie się ludzie będą zjeżdżać już na trzecia zmiana. Na ta zmiana, na którą ja powinien przyjść. W sumie to mógłbyś nawet przyjść, bo jestem koło swojego zakładu. Mógłbym zrobić nocka.
No fakt jest taki, że mi się po prostu nie chce. Kurczę, ale bym powiem, jaka to jest fajna satysfakcja, jak nie trzeba iść do roboty. A może te weekendy zostawimy? Nie, nie. Nie zostawimy. Znaczy się, no nie zostawimy, bo robić trzeba. Trzeba robić. Czasy niepewne, pieniędzy potrzeba. Ale nie, żeby ją w święta robił. Nie da rady. Dzisiaj są trzy święta. Rocznica powstania śląskiego, trzeciego. Rocznica Konstytucji i święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. A więc 300% by mi musieli zapłacić. Powiem wam, że najwyraźniej poszliby z torbami, jakby tak każdy by mieli zapłacić. No. Ja już wjeżdżam do Brunowa. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nie po darmo mieszkamy w żadnym kraju.